Faceci do garów, kobiety na boiska. Takie ładne hasło wymyśliłem, a że myślałem nad nim, całą noc i pół litra, to mam nadzieję, że chociaż kilka osób je sobie wytatuuje, no. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Link w komentarzu. Tak więc witam oficjalnie w pierwszym odcinku magazynu o piłce nożnej kobiet Gała. A jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, że piłka nożna kobiet nie jest atrakcyjna, no to po tym nagraniu z pewnością tych wątpliwości mieć nie będzie. Jak ktoś powie, że ten gol nie był ładny, to ja jutro na kolację wypiję litr tranu. No dobra, to był futbol galijski, który uprawiany jest w Irlandii. A my teraz przechodzimy do futbolu tradycyjnego i od razu zrobi się bardzo światowo, ponieważ zajmiemy się ligą Papui Nowej Gwinei. No i proszę bardzo, tak wykonuje się rzuty wolne w lidze papuańsko-nowogwinejskiej. No to jeszcze jeden rzut wolny z tej samej ligi i sami Państwo wybierzcie, który ładniejszy. A może ładniejszy był rzut wolny z ligi walijskiej? Tak, bo liga walijska gra, angielska nie gra, w Walii grają. I to jak grają? Proszę zobaczyć ten rzut wolny. Ten cyfrowy Aberystwyt Caroline Cooper yn ddigon clyfari Rikic Sydyn i gefnir Hwyd Wag. No, bramkarka, jak widać, wybrała róg przed wykonaniem tego rzutu wolnego, no nie trafiła. Akurat nie trafiła. No nie przewidziała, że piłka może również polecieć w środek bramki. A teraz kolejny ładny gol. Wędrujemy do Timoru Wschodniego. Jakby ktoś miał jakieś ale, że ta bramka nie była ładna, to nie do mnie te pretensje, a do komisji specjalnej, która miała wybrać najładniejsze bramki, które padły w Pucharze Timoru Wschodniego. No i to trafienie tam się znalazło. Pozostajemy przy wyróżnieniach, nie mylić z wypróżnieniami. Przemieszczamy się do Afryki, do Gany, tam też jest Liga Kobiet i tam po każdym meczu wybierają najlepszą zawodniczkę spotkania. I to jest kurwa niesprawiedliwe, no, bo każda zawodniczka meczu dostaje suszarkę. Ja też bym chciał kiedyś dostać suszarkę. Zawodnikiem meczu byłem nie raz, a suszarki nie mam. W ogóle nie słyszałem o tym, żeby jakikolwiek mężczyzna dostał. A kobiety dostają. Skandal! A to w ogóle jest golkiperka zespołu Fabulous Ladies? Fabulous? To się tak wymawia? Nieważne. Fantastyczne kobiety. No i te fantastyczne kobiety po tym spotkaniu zajmowały ostatnie miejsce w tabeli i miały 0 punktów. Ale ta bramkarka 2 karne wybroniła w tym spotkaniu, więc suszarkę jej dali w nagrodę. A jej koleżanka z drużyny nic nie dostała, a powinna dostać na przykład rękawice bokserskie. No tak średnio była zadowolona ta zawodniczka z pracy pani sędzi. No mówiąc delikatnie, spuściła jej niezły wpierdol. No i trochę guzów ta pani arbiter miała, no. A to dopiero będzie mecz. Real kontra Napoli. No i zgadnijcie Państwo, jaka to może być liga. Tak, mieliście rację, oczywiście chodzi o drugą ligę brazylijską. Tam niezłe gwiazdy grają, na czerwony dywan się nadają. No przynajmniej część z nich, zwłaszcza te, które dostały czerwone kartki. A w tym meczu było ich na początku 4. Chegola Jamili, deu cartão vermelho. Tam się drobne uszczypliwości pojawiły przy udzielaniu pomocy medycznej. No wiadomo, że z czerwonymi kartkami to jest jak z kwiatami, no nieparzystej liczby się nie wręcza. No i tu jeszcze pani kapitan zespołu Realu się załapała. Na piątą. Tira perna esquerda, arredondou para fazer Real Brasil e Isabela demorou demais e fez a falta. Tak więc 5 czerwonych kartek i dalej to wszystko było przewidywalne. Te, które grały w ósemkę,
Przegrywały, no ale oczywiście wyrównały po jakimś farfoclu. Emoção até o final, vem o Real Brasília que ataca, o Napoli com a mais, olha o giro bonito, golaço! Później były rzuty karne, bo to był półfinał tej drugiej ligi, więc musiał być zwycięzca, więc były rzuty karne. Zawodniczki Realu strzelały ładnie. Partiu Jamili pra cobrança, tenso pra fora! Ale nieco niecelnie i do finału awansowało Napoli. A co w tym finale? Nuda, ani jednej czerwonej kartki, ale za to Napoli zdobyło bardzo ładną bramkę. Susto pra goleira Dida consiga chegar. Cobrou, a bola quicou, bateu pra trás, gol! A i tak one wygrały ten finał. Na luzie. A jak już jesteśmy w tej Ameryce Południowej, to zobaczmy dyskretny faul z Urugwaju. I kolejnego farfosla z Chile. Tak grają w Chile. A teraz zmieniamy kontynent. Znów jesteśmy w Afryce. Tam powstała kobieca liga Sudanu Południowego. No i zobaczymy fragment historycznego pierwszego spotkania. Na początek zobaczmy patelnię w wykonaniu jednej z zawodniczek. Takie patelnie to my lubimy, nieprawdaż? Hello once again, ladies and gentlemen, and we continue to observe. Ale spokojnie, dwa gole w tym meczu padły i oba zobaczymy. Najpierw trafienie numer jeden. Uwaga, będzie z niezłymi efektami. No takich efektów to raczej nie mają ani w Premier League męskiej, ani w Hollywood, ani tym bardziej w Bollywood. A druga bramka to już styl taki iście kartofliskowy, rzekłbym. Wszystko widać idealnie. Rzutem wolnym zaczynaliśmy, więc rzutem wolnym zakończymy. Jesteśmy teraz na lidze w Djibouti, no i przed nami ten rzut wolny. Czekamy, zaraz się pewnie coś wydarzy. Jest rozbieg. I... No i to dopiero były efekty, nie? To nie ja tak zmontowałem. To jest montaż z oficjalnego skrótu z tego spotkania. Dla mnie bomba. Tak powinno się pokazywać rzuty wolne. I na koniec jeszcze zrobimy sobie sondę, no podobno trzeba angażować odbiorców, więc taka sonda będzie w sam raz. Pytanie brzmi, czy zawodniczka postąpiła słusznie? A co to za zawodniczka i co zrobiła? Pani nazywa się Madeline Wright, jakoś tak, grała w angielskim Charlton. Grała, ale w pewnym momencie umieściła jakiś filmik na swoim Instagramie, że jakiś alkohol pije czy coś. No i to się nie spodobało włodarzom. No i co ona zrobiła? Powiedziała, że a w cholerę, idźcie z tą piłką nożną. Rzuciła karierę piłkarską i została teraz gwiazdą jakiegoś serwisu porno. No i wracamy do pytania sądy. Czy waszym zdaniem postąpiła słusznie? No ja nie wiem, no może też kiedyś powinienem rzucić karierę piłkarską i zostać gwiazdą filmów porno. Może i tak. No dobra, kończymy, bo mnie się tutaj coś... coś mnie się chyba przypala. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma promocję dla pełnoletnich widzów kanału Kartofliska. Link w komentarzu.